co się wydarzyło po starcie? No, trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ dzisiaj jest, nie ma jakby wiatru. Natomiast jest tak zwany wiatr termiczny i to jest tak, że nie ma, są porywy od 0 do powiedzmy 5 metrów na sekundę z różnych kierunków. Startować można zacząć pod wiatr, a się okazuje, że za 10-15 sekund to jest boczny wiatr silny, podmuchy są, albo wręcz tylny wiatr i to utrudnia bardzo start. Trudno powiedzieć w tej chwili wyrokować, jaka była przyczyna. Będzie to badać Komisja Badań Wypadków Lotniczych, ponieważ takie zdarzenie jest zgłaszane i ono zostało zgłoszone. Przyjadą przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych i w zasadzie trzeba czekać do momentu raportu komisji. To trwa zwykle 2-3 miesiące, czasami dłużej. Wtedy publikuje raport i wtedy oni stwierdzają przyczynę tego, co się stało. Czy komukolwiek coś się stało, pilotowi albo kibicom? Nie, pilotowi nic się nie stało. Twierdził, że nic mu nie jest, nic go nie boli. Na wszelki wypadek poprosiliśmy o przyjazd karetki pogotowia. Zbadali go lekarze, rozmawiał z lekarzami. Potwierdzili, że nic mu się nie stało. Najważniejsze to jest, w tym wszystkim jest najważniejsze, że jemu się nic nie stało. I nie stało się ani widzowi żadnemu, ani nikomu z obsługi, ani innemu koledze pilotowi. Nikomu się nic nie stało. Dwa samochody zniszczone. I dwa samochody, tak uszkodzone w momencie, kiedy, no tuż przed upadkiem, kiedy już zaczepił, zahaczył o te samochody i za chwilę uderzył w ziemię. Czy zawody są dzisiaj odwołane, czy w ogóle są odwołane? Nie są odwołane. Dzisiaj no, czekamy na komisję, jeżeli chodzi o te motolotnie, samoloty ultralekkie, no to dzisiaj tej konkurencji nie będziemy kontynuować. Najprawdopodobniej zaplanowana wcześniej taka trasa nawigacyjna zostanie rozegrana przez pilotów paralotni z napędem silnikowym. To jest otwarte okienko, oni startują kiedy chcą, lecą sobie w trasę nawigacyjną, także z tego co mi mówił trener kadry narodowej, kto dzisiaj to zaliczą.